urodził się 20 czerwca 1793 w Suchorowie, niedaleko Jarosławia, w bogatej rodzinie szlacheckiej. Do Wieńkowej Wiszni rodzice Aleksandra Fredry sprowadzili się w 1797. Osiołkowi w żłob dano, w jeden owies, w drugi siano. Uchem strzyże, głową kręci, i to pachnie, i to nęci. Od któregoż teraz zacznie, aby sobie podjeść smacznie? Na te słowa, jak i taki dalej w krzaki. Miłość własną ma i ptak, ale śmierszy stary szpak wiśnie skoczył przed oczem i zapyta jej mość pani, z jakich przyczyn wszystkich gani. Już od dawna mam nadzieję, że jej serce mnie się śmieje. Już by para z nas dobrana zaludniła babki nami. Ach, jak anioł śpiewam ładnie. Córuś moja, dziecię moje, co u ciebie szepce? Pani matko, dobrodziejko, kotek mleko w lepce. Oj, kot, pani matko, kot, kot, narobił mi w pokoiku łosko. Córuś moja, dziecię moje, co u ciebie stuka? Pani matko, dobrodziejko, kotek myszki szuka. Oj, kot, pani matko, kot, kot, narobił mi w pokoiku łosko. Tak mówiłam, albo koty, albo pani nam się zjawił. Sługa z łóżka uniżony. Rozdam takie certyfikaty dla każdego za udział w spotkaniu narodowym. Proszę bardzo, dzieci, rozdajcie. A tam jest pieczątka od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pani Sława Komorowskiego. I jeszcze chciałam wyrazić nagrody dla naszych aktorów. Skąd taki pomysł, żeby zrobić w bibliotece Dzień Narodowego Czytania dzieł polskich, literackich? To Narodowe Czytanie to jest zainicjowane pomysł pana prezydenta Bronisława Komorowskiego i w tym roku Narodowe Czytanie poświęcone jest dziełom i utworom Aleksandra Fredry. Czy mogłybyście powiedzieć, jak wyglądały przygotowania? Na początku to pani Lucia tylko powiedziała nam, że będzie takie czytanie i spytała się, czy będziemy chętni. No i my oczywiście się zgłosiliśmy, bo my jak najbardziej. No i co drugi dzień odbywały się próby. Skąd taka chęć i uczestnictwa w tym czytaniu? Ja lubię występować na scenie, a koleżanka to może sama powie. Słuchamy. No tak trochę... Po prostu uznałaś, że to jest dobry pomysł, no, tak? I przyłączyłaś się. Jakie jest wasze zdanie na temat tej imprezy, która się dzisiaj odbyła? No bo dość dużo ludzi było. No było dość dużo ludzi. Była naprawdę bardzo fajna atmosfera. Naprawdę wszyscy słuchali z zaciekawieniem i moim zdaniem było naprawdę dobrze. A czy tremę miałyście w czasie występu, czy na próbach? Na próbach to chyba raczej nie, jeszcze więcej śmiechu, ale tutaj... Kto zainicjował ten Dzień Narodowego Czytania tutaj w tej bibliotece? No to w tej bibliotece zainicjował to Narodowe Czytanie pani Lucyna Markowska. Główna organizatorka, tak? Czy podobały wam się dzieła Aleksandry Fredy? Przeczytałyście w ogóle jakieś? Tak, to przeczytałyśmy Zemstę i w szkole na pewno często wspominamy tego autora, czytamy jego wiersze. Robimy apele na jego temat. No tak, też czytałam właśnie. Jak myślicie, czy warto coś takiego kontynuować, żeby przybliżać mieszkańcom wsi dzieła literackie, polskich autorów? Tak, to naprawdę jest warto. To jest tak jakby oderwanie się od takiego życia codziennego, od takich obowiązków i naprawdę warto spędzić ten czas tutaj. Taka rozrywka intelektualna. No tak. Może no, by ludzie coś, nie wiem, się z tych książek nauczyli, po prostu nie wiem. Może w ten sposób zachęcimy ich do czytania, tak? Więcej. A jak uważacie, następne takie spotkanie, komu można by przeznaczyć, jaki autor? Czy macie jakiś pomysł? Albo tematykę książek jakich? Julian Tuwim lub Jan Brzechwa.
Janusz Korczak. Maria Konopnicka. Mhm. Dużo, naprawdę jest dużo tych autorów. Dużo jest Polski, prawda? I bardzo ciekawe książki pisał. Ale i wiersze. Proszę? I wiersze. I wiersze. No ale tu mówimy o autorach takich no, już dawniejszych, a czy może jakieś nowsze książki macie takie, czy chciałbyście, nie wiem, no wyczytać ewentualnie, takie młodzieżowe może, taka tematyka. No tak, to może tak, bo takie właśnie Aleksander Fredry, to Zemsta, czy Śluby Panieńskie, czy Pan Gedhlab, to naprawdę to jest taka książka, no taka starodawna. Taka starodawna i to chyba najbardziej rozumieją tą książkę i to przekazanie, ten przekaz to ludzie tacy, no, dorośli. Ta, no tak, tam jest, to jest pisane na pewno takim językiem, prawda, który był dawniej w obiegu, no teraz są troszkę inny język, ale młodzież też języka, potoczny język też jest troszkę inny, prawda? Jeżeli byście chciały zachęcić swoje koleżanki i kolegów do czytania książek, w jaki sposób byście to zrobili? No na pewno zachęcilibyśmy ich w ten sposób, żebyśmy powiedzieli, że my to przeczytałyśmy i że to naprawdę bardzo fajna książka i warto to przeczytać. Może gdyby były takie znane książki, no to też by czytali. Czyli warto przeczytać i opowiedzieć treść książki znajomemu czy koleżance i w ten sposób zachęcić, tak? Tak uważacie? No tak jest w szkole, że jak jedna osoba zacznie, to już druga się przekonuje i od tej drugiej trzecia i tak się ciągle. Czyli fajna, no to czyli fajna reklama, jednym zdaniem. Zachęcamy wszystkich do czytania książek!